Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont4U. Witam Was wprost z mojego nowego studia nagraniowego. Nie no, żartuję, jeszcze to nie jest studio, ale być może będzie w przyszłości, jak to w końcu ogarnę. Jestem tutaj u mnie na poddaszu. Dawno nie było żadnego vlogaska u mnie na kanale i dzisiaj przy sobocie postanowiłem coś krótkiego wrzucić, bo najbliższy tydzień albo półtora, albo dwa spędzę sobie tutaj właśnie na tym poddaszu. Będę kończył pewne rzeczy i coś tam też dla Was nagram. Ci, którzy nie widzieli filmu wcześniej albo przypadkowo trafili na ten kanał albo oglądają dopiero gdzieś od pół roku, możecie się cofnąć. Wszystkie filmy z zabudowy tutaj karton gipsu na tym poddaszu, z hydroizolacji łazienki, tutaj jeszcze dużo innych fajnych tematów, układanie paneli, wykładziny, to wszystko było na moim kanale, tak więc możecie się cofnąć i obejrzeć sobie. Łazienka, no, która czeka już od dosyć dawna. Jest zostawiona na dokładnie tym samym etapie, no, na którym tutaj robiłem hydroizolację. Też filmy są z hydroizolacji, jest osobno hydrościan i podłogi, tak więc też możecie sobie zobaczyć. Dosyć ciekawy temat, zwłaszcza z podłogą, bo tu mamy płytę OSB, tak więc tak to wygląda. I teraz tak, płyteczki, no można by powiedzieć płyty, bo tutaj do siebie akurat wziąłem megaformat, tak? Czyli mam tutaj 120x120 płytę Tubonjin Grand Cave, to jest dokładnie ta sama płytka, tylko w mniejszym formacie, co układałem tutaj w tym filmie, co karta właśnie Wam wyjeżdża tutaj od góry. Tam układaliśmy 240x120. Tutaj akurat, no, z racji tego, że logistycznie nie byłoby to jak włożyć do łazienki, no to po prostu no, kupiłem 120x120. Też 6 mm. Zobaczcie, cieniutka płyteczka. Będzie myślę fajna zabawa. Trochę filmów z obróbki też mam nadzieję, że nagram. Druga płytka, jaka będzie w tej łazience, to Pietra Santa Poler. Też 6 mm, 120x120. No tak, po prostu mi się te płytki podobały i dlatego tak akurat z żoną żeśmy wybrali. Zresztą swoją drogą Wam powiem, że Pietra Santa, o ile się nie mylę, to jest chyba jedna z najlepiej sprzedających się płytek z firmy Tubądzin, tak więc bardzo popularna. No często gdzieś tam w projektach jakichś tam z architektów wnętrz można spotkać. No i co, moi drodzy, powoli sobie wnoszę graty. Stół do megaformatów, który zrobiłem, już był. Mam listwy już do cięcia też wniesione. Mam akurat listwę Raimondi, którą też pewnie widzieliście wcześniej, oraz będę sobie też testował listwę Verteka, bo Vertex też ma listwy do megaformatów. Zobaczymy, ta jest połowę tańsza niż ta. Zobaczymy, czy też jest taka dobra. Ciekawi mnie to bardzo. No i tam jakieś tutaj też graty powoli sobie wrzucam. Co Wam tu jeszcze mogę powiedzieć? No schody też. Parę osób tutaj było ciekawych, jak to u mnie z tymi schodami. Schody wyglądają w ten sposób. Dębinka fornirowana. Robił mi akurat znajomy stolarz. Nie wiem, czy mogę podawać dane do niego w opisie filmu, bo no, ma dość dużo roboty i nie wiem, czy by chciał jeszcze jakąś tam dodatkową reklamę, ale jak ktoś będzie zainteresowany, to może tam podam gdzieś tam wiadomości prywatnej. Czyli schody, widzicie, no tak wyglądają. Jakiś taki prosty temat tutaj z małżonką, jakoś żeśmy też nie wybierali jakichś tam wydziwionych schodów. Jedyna rzecz, którą po prostu no, musieliśmy zrobić z racji tego, że mamy jeszcze małego szkraba w domu, to taka furteczka, która jest na takich zwykłych zawiasach drzwiowych. Ona jest zamykana, zobaczcie, tutaj na taki zameczek. No i już młody, że tak się wyrażę, nie otworzy tego i nie przypikuje sobie na główkę tutaj po schodach w dół. Tak więc na dole jest też taka sama furteczka, ona jest akurat otwarta, nie wiem czy widać, nie będę schodził tam na dół. No i tak to wygląda. Oświetlenie będę musiał dołożyć. Jeżeli chodzi o płytki w łazience, jak one będą ułożone, to tutaj planuję właśnie Grand Cave i na tej ścianie, tutaj jest ściana z geberitem, a tutaj na tej ścianie i na ścianie drzwiowej będzie Pietra Santa. Tak więc tak sobie wymyśliliśmy. Nie wiem, czy mi się uda to zrobić, ale mam jedną płytkę Pietra Santę w zapasie. Grand Cave'a zresztą też. Ale jak nie zmarnuję żadnej płytki, no mam nadzieję, że akurat no, uda mi się jakoś to fajnie zrobić, to być może zrobię tutaj umywalkę z płytki. Taki dosyć ciekawy w sumie temat, nigdy tego nie robiłem, a zawsze chciałem zrobić i akurat jest ku temu okazja, bo może u siebie w domu będę robił taką umywalkę. I tyle, moi drodzy. Tak więc, tak jak widzicie, no nic za bardzo się tutaj nie zmieniło. Panele jeszcze tutaj na podłogę w łazience czekają i tutaj Amerykany możecie sobie zobaczyć. Nic tutaj nie popękało. A niektórzy też pisali, że źle coś tutaj zrobiliśmy, że jakieś tam dziwne inne rzeczy, tak, że m system, że to nie powinno być. Jedyne, gdzie Amerykany pękły, to zobaczcie tutaj w tych dwóch narożnikach. Akryl po prostu pęknął i tyle. Tak więc tutaj wszystko jest ok, żadna ściana nie pękła i tyle. Tak więc tak to wygląda na ten moment. Mam nadzieję, że nowa seria jakaś tam z tego poddasza też przypadnie Wam do gustu i parę wskazówek, tym razem no, z mega formatów. Może coś Wam tam znów podpowiem, ścięcia z obróbki i tak dalej. I teraz tak, pokażę Wam jeszcze rzecz, o którą też na którymś tam live'ie pytaliście. Mój stolik, który jest zrobiony z pierwszego mojego samochodu. Mój, można powiedzieć, taki pierwszy projekt, który ogarnąłem. Kupiłem auto, moje pierwsze auto niestety z uszkodzonym silnikiem, trafiłem na oszusta. Była to Honda CRX, bo zawsze o takiej marzyłem i no po prostu silnik niestety nadawał się do wymiany. Kupiłem drugi silnik, ten mi został, postanowiłem zrobić stolik. Na razie ten stolik jest na poddaszu, bo młody po prostu go chciał przewrócić na siebie, a z racji tego, że to jest żeliwo, to troszeczkę waży. Tak więc tyle. No dobra, słuchajcie, nie rozgaduję się. Kolejna taka tradycyjnie no, zapowiedź nowej serii. Tym razem łazienka na poddaszu z mega formatu. Bądźcie czujni, od przyszłego tygodnia filmy. Na razie.